Cześć. Po zaprezentowaniu dwóch lunet serii ED od Discovery Optics, które za śmieszne pieniądze gwarantują świetne parametry, pojawiło się wielu chętnych na ich kupno. Ponieważ nie każdy jest jednak specem od optyki czy balistyki, dostałem sporo pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć w kilku krótkich filmach na YouTube pod wspólnym tytułem Zrozumieć lunetę. Dziś odpowiemy sobie na proste z pozoru pytanie. Do czego właściwie służą wieże na lunecie? Dla każdego strzelca, zarówno początkującego, jak i doświadczonego, precyzyjna luneta celownicza jest kluczem do osiągnięcia dobrych i powtarzalnych rezultatów. Poza samą jakością optyki, musimy zrozumieć elementy, które bezpośrednio wpływają na punkt trafienia. Są to właśnie wieże balistyczne oraz pokrętło regulacji paralaksy. Zrozumienie ich funkcji pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał broni i amunicji. Wieże balistyczne, czyli charakterystyczne pokrętła, umieszczone są najczęściej na górze i po prawej stronie lunety. Służą one do wprowadzania korekt w ustawieniu siatki celowniczej. Mają one dwie funkcje. Po pierwsze, pozwalają one na precyzyjne wyzerowanie broni, czyli zgrania punktu celowania z punktem trafienia pocisku na określonym dystansie. Po drugie, karabin to nie blaster laserowy, który zawsze strzela w linii prostej. Kula karabinowa podczas lotu napotyka na różnorakie siły, które modyfikują tor jej lotu. Dwie najważniejsze siły to grawitacja oraz wiatr. Na tej uproszczonej ilustracji widać, jak kula karabinowa pod wpływem grawitacji porusza się po zakrzywionym torze, tak zwanej krzywej balistycznej. Stopniowo obniża tor lotu. W skrócie, im dalej, tym trafia niżej w stosunku do punktu celowania. I właśnie tutaj ważna jest wieża górna, czyli wieża wysokości albo wieża elewacji. Ta wieża odpowiada za regulację siatki celowniczej w płaszczyźnie pionowej góra-dół. Kręcąc nią, przesuwamy punkt trafienia w górę lub w dół. Jest to kluczowe przy strzelaniu na dalekie dystanse. Aby trafić w cel oddalony o kilkaset metrów, musimy zmienić kąt pomiędzy linią celowania a osią lufy. Potocznie mówimy, że należy podnieść punkt celowania. I to właśnie widzimy na drugiej ilustracji. Dla różnych odległości ten kąt będzie inny. A wieża elewacji pozwala nam zmieniać ten kąt w sposób kontrolowany i powtarzalny, kompensując w ten sposób opad pocisku. O ile należy podnieść punkt celowania? O tym mówią nam tabele balistyczne producentów amunicji, które jednak są zawsze dosyć mocnym uproszczeniem. Producenci tworzą je dla modelowego karabinu w modelowych warunkach. Aby mieć precyzyjną poprawkę dla swojego karabinu, musimy użyć kalkulatora balistycznego. Wprowadzamy do niego parametry swojego karabinu, amunicji, odległość do celu, a nawet temperaturę, ciśnienie czy wilgotność powietrza. Dopiero taki komplet informacji pozwala na w miarę precyzyjne wyliczenie poprawek. Wieża boczna, czyli wieża wiatru, umieszczona jest z boku lunety, najczęściej po prawej stronie, i służy do regulacji siatki w płaszczyźnie poziomej, prawo-lewo. Jej głównym zadaniem jest kompensacja wpływu bocznego wiatru na tor lotu pocisku. Wydawać by się mogło, że coś tak szybkiego, opływowego i o dużej energii jak pocisk karabinowy nie jest wrażliwe na wiatr. Jednak w rzeczywistości wiatr może znacząco znieść pocisk w bok, szczególnie przy strzelaniu na większe odległości. Łagodny wiatr 2 do 3 metrów na sekundę może znieść nasze kule o kilkanaście centymetrów. W
Wciąż będziemy w naszej tarczy, ale poza upragnioną dziesiątką. Wiatr silny może znieść nas o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset centymetrów. W ten sposób możemy ze zdziwieniem znaleźć nasze przestrzeliny na tarczy sąsiada. Dzięki wieży bocznej strzelec może wprowadzić poprawkę, która przesunie punkt trafienia w lewo albo w prawo, neutralizując działanie wiatru. O tym, ile mamy przesunąć punkt celowania, ponownie powie nam kalkulator balistyczny. W kalkulatorach ponownie podajemy odległość do celu, siłę, kierunek wiatru, a on podaje nam poprawkę, którą musimy ustawić na swojej lunecie. Została nam trzecia wieża, na której znajduje się pokrętło paralaksy. Czym jest jednak paralaksa? Paralaksa to zjawisko optyczne, które występuje, gdy pozorny obraz celu i siatka celownicza nie znajdują się w tej samej płaszczyźnie ogniskowej wewnątrz lunety. Brzmi to strasznie skomplikowanie, no ale czym to właściwie skutkuje? Otóż, gdy poruszamy nieznacznie okiem, czyli po prostu zmienimy pozycję głowy względem okularu lunety, to krzyż celowniczy wydaje się pływać po tarczy. To właśnie jest efekt paralaksy. W tej sytuacji nawet niewielka zmiana położenia głowy będzie skutkować przesunięciem punktu celowania i trafienia. Jak temu zapobiec? Otóż pokrętło paralaksy pozwala na zaogniskowanie obrazu celu dokładnie w tej samej płaszczyźnie, w której znajduje się siatka celownicza. Jak to działa w praktyce? Kręcąc pokrętłem paralaksy, czasami dla ułatwienia producenci nanoszą na nie oznaczenia odległości, np. od 25 metrów do nieskończoności. Dopasowujemy ustawienia lunety do dystansu, na którym znajduje się nasz cel. Prawidłowe ustawienie paralaksy przynosi nam dwie kluczowe korzyści. Po pierwsze, eliminacja błędu celowania. Siatka celownicza staje się przyklejona do celu. Nawet te nieznaczne poruszenia głową nie powodują żadnej zmiany punktu celowania. Krzyż pozostaje nieruchomo w punkcie, w który celujemy. Druga korzyść to wyostrzenie obrazu. Regulacja paralaksy działa również jak precyzyjna regulacja ostrości dla danego dystansu. Ustawiając ją poprawnie, uzyskujemy maksymalnie ostry i wyraźny obraz celu. Na rynku jest wiele lunet bez regulacji paralaksy. Takie lunety mają paralaksę fabrycznie ustawioną na jedną stałą odległość. Najczęściej jest to 100 metrów. Sprawdzają się one dobrze na tym konkretnym dystansie, jednak przy strzelaniu na znacznie bliższe albo znacznie dalsze odległości błąd paralaksy się pojawia i automatycznie wpłynie na naszą celność. Dlatego jeśli interesuje Was precyzyjne strzelanie na różnych dystansach, to nie oszczędzajcie i zawsze kupujcie lunetę z regulacją paralaksy. Okej, jeśli mielibyście jakieś pytania, śmiało do mnie piszcie i od razu zapraszam na mój kolejny film, w którym omówię, czym właściwie różnią się lunety z wieżami MOA od lunet w milsach albo miliradianach. A dla tych, co wolą czytać, zapraszam na mój profil na Facebooku, link w opisie filmu. Będę dawać tam te same informacje w postaci krótkich artykułów. Pozdrawiam i do zobaczenia.